Niezależna Polska TV. www.nptv.pl. Czołem! Witajcie. Dobry wieczór. Witajcie najmilsi. Chociaż kamera kameratki robi wrażenie, że jeszcze jest jasno. Podnieś rękę do góry. Jest już po zachodzie słońca. Do góry powiem. To jest moja lewa ręka. Nie, nie. To jest moja lewa ręka. Podnieś rękę do góry. To może tak. Nie, nie, nie. O tak, że tam jest zachód. Zobaczcie, bo to po kolorach już widać, że jest zachód. Aha, ale nie wiesz, o co mi chodziło, żeby im pokazać te liście tak z góry. Octowce piękne. Jesień, panie. Indiańskie lato idzie. No cóż, mimo walki mogę coś z napadem hakerskim ze strony... Chcę powiedzieć. Mój świętej pamięci ojciec, jak grał z mojej świętej pamięci żoną w szachy, a robili to namiętnie, kiedy wygrywał, to ponieważ był chłopakiem z Lwowa, to śpiewał tak. Taki był zadowolony tam i śpiewał tak. Kocha się za nic, panowi. I tak na okrągło. Ale... Jak przegrywał, to tak tartak brodę i mówi tak. Dupa blada. Więc słuchajcie, u nas też. Dupa blada. Mader hakier. Faker maker. Dupa blada. Ale doceniamy to, że tak bardzo pilnujecie nas i na każdy sygnał reagujecie. Tak. Myślę, że... Uwaga. W sobotę też słuchajcie, chciałem wam powiedzieć jedną rzecz. No. Karol z Białegostoku. Kto to? Kamrat były. Ten, który prosił, wnioskował tak, naprzód, o to, żeby usunąć go z rady, naprzód, tak? Naprzód powiedział, że lecimy w chuja i on nie chce z nami mieć nic wspólnego i uwaga. I powiedział... Występujemy. Tak, występujemy. Że cały oddział białostocki występuje. Nie, on powiedział, on się zachował jak Ludwik XIV. Tak, powiedział, występujemy, tak? I zażądał, żeby go usunąć. Więc... I poprosił, żeby go usunąć. Myśmy przegłosowali tylko, ten wniosek. Tylko. Z tym, że zaznaczyliśmy, że wyrażamy zgodę na odejście z rady jego, ponieważ dostaliśmy liczne sygnały tak z Białegostoku i osób związanych z kołem, okręgiem tak, białostockim, tak, że tak. To nieprawda, że oni nie podjęli żadnej takiej decyzji, że to może Karol sobie sam podjął, w związku z ale czym, poczekaj, jak bo, on chce, bo to proszę tak bardzo, ale oni nie. I Karol został poproszony przez Radę Kamracką Narodową o wyjaśnienie tej sprawy. I ja na tej Radzie byłem, Marcin był i nagle słyszę, że my, ust Karola, że my lecimy w chuja, dokładnie taki tekst. I że on już nie ma ochoty. Nie ma. I na pytanie... Z czym lecimy konkretnie? To się już nie dowiedzieliśmy. To się, no więc wysłałem Karola tam, gdzie jego miejsce. Poszedł w pizdu. Nie byłem delikatny. A nie w chujam? No nie byłem delikatny. Znacie mnie. Nie było powodu być delikatnym, dlatego że to nie my lecimy w tak zwanego chuja, ale Karol poleciał w chuja. I teraz biedny Karol... Poczuł się dotknięty i strasznie przeze mnie skołatany. Więc jeszcze raz ci powiem, pierdol się Karol, nie skamlej jak kurwa, której nikt nie chce, boś sam zabetonował dupę. Ewentualnie, jeśli potrafisz i stać się na to. Puść i uważasz, że popełniłeś błąd, będąc najebanym jak autobus, przeproś, powiedz, że... No nie wiem, co ci nie, serce... Nie, zaraz. Dlaczego ma przepraszać? No przeproś za bełko, za pierdolenie, nie, albo wytłumacz. Stop. Nie musimy się przepraszać. Ale wyjaśnić, wyjaśnijmy, tak, o co nam chodziło. I tyle. Natomiast chciałeś wyjść, to żeś wyszedł. Dobra, zmieniamy temat. Zgodziliśmy się na to. Moment. Więc tak, od cały żywiec, nie będzie na razie żywca, nie wiemy kiedy. Spierdolone jest tak, wiecie... Jeszcze jednemu gnojowi chciałem powiedzieć. Komu? Takiemu chujowi, co wypisuje. Słuchaj, masz satysfakcję, że mamy rozpierdolony sprzęt? Gratuluję jeszcze raz. Dobra. Masz satysfakcję, że mamy spierdolony sprzęt? Słuchaj, synu kurwy i wnuku kurwy. A skąd ty to wiesz? Wiem, bo po wpisach. Dałeś chociaż kurwa 50 groszy nam na ten sprzęt? Albo złotówkę? Dlaczego zabierasz głos? Jak śmiesz? Na co kurwa liczysz?
Powiem ci, skurwysynu, wiem jak wyglądasz. Wiem jak wyglądasz. Czuj się, że to są groźby karalne. Wypierdalaj do prokuratury najbliższej i donieś na mnie. Za to, że tak judzisz. Mamy spierdolony sprzęt. Zostaliśmy trafieni naprawdę niezwykle. Osadowski ma łeb na samym środku karku i wiele rzeczy widział. I ogarnia to, ale to, wiesz, musi trochę potrwać. Więc jeszcze się będziesz trochę cieszył. Jeszcze się będziesz trochę cieszył. Ciesz się, a potem dostaniesz pierdol. Potem. Ale musimy jakoś ładnie zakończyć. Ładnie. Zakończmy, bo ręka już boli. Tu rękę, to ja ci podtrzymam. O, ja ci podproszę bardzo. O. Wędrowali chłopcy. Unisono? Wędrowali chłopcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy, ale mieli czas. A jak to śpiewaliśmy, że mieliśmy rozwalone komputery? Nie mieli peceta, ale mieli czas. Wędrowali chłopcy nie, przez zielony las. Padły komputery do jasnej cholery. Dobranoc. Walczymy, słuchajcie. Kurw pielęgnować, ducha nie gasić. Kamratki, kamraci, niech uśmiech nie schodzi z waszych pięknych twarzy i serca wasze niech będą przepełnione nienawiścią do wrogów naszych, bo oni na nic innego nie zasługują, tylko na precyzyjnego kopa w sam środek mordy pod kutym ułańskim butem albo butem, który ma Osadowski z blachą w nosku. Cicho. Bo się wyda. Nie cicho. Walnąć tak, żeby im zęby odbytem wypadły ich własnym. Bez litości, z radością, z przekonaniem, że sprawiedliwość jest po naszej stronie i sąd też jest po naszej stronie. I wszyscy prokuratorzy są po naszej stronie. A granaty są w naszych kieszeniach. Tak, a wiecie dlaczego? A dlatego, że i sędziowie, i prokuratorzy, i mecenasi wszyscy tak samo będą płacić za prąd, za gaz. I tak samo będą konsumować wojenko, cóżeś ty za pani. Tak jest. I chcieliśmy szybkie oświadczenie złożyć. Jeśli w Polsce ma być broń atomowa, to ona ma być pod polską komendą z polskimi żołnierzami. A nie jakiś carsharing. A nie, że przyjadą żołnierze, którzy będą mieli swojego pana w Waszyngton Strasse jerozolimskie gdzieś tam i będą słuchały tylko komend w języku angielskim, a do nas będą strzelać. Bo my się nie godzimy, żeby Polska była wyrzutnią, bo wyrzutnie idą na cel, a my naszej ojczyzny, Polski, mateczki naszej... Nie chcemy na cel wystawiać. Chętnie byśmy wystawili dupę tych urzędasów i tych skurwieli, którzy nami władają. Chętnie. Czołem wielkiej, narodowej, dumnej, Polsce. Bogatej Polsce. I najważniejsze, śmierć wrogom ojczyzny. Śmierć. Niezależna Polska TV. www.nptv.pl